Poglądy i osądy. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Była ta zima sucha? Jak trzy poprzednie, niestety tak. Mm -hmm. Dla nas przyrodników, leśników zdecydowanie za za mało śnieżna. Jaki to ma wpływ na to, co się dzieje w lasach? Olbrzymi deficyt wody ma wpływ na przyrodę generalnie. Tak jak na człowieka my możemy bez jedzenia wytrzymać długo, bez picia, zdecydowanie krócej. To samo jest z roślinami. Mhm. Kiedy zaczyna brakować wody, one stają się słabsze, bardziej podatne na różnego rodzaju choroby i umierają. Będą latem komunikaty o tym, że jest zakaz wstępu do lasu, bo jest duże zagrożenie pożarem. jeśli wilgotność czoły spadnie poniżej krytycznych wartości, to tak. A w tej chwili jaka jest ta wilgotność? Nie pamiętam, koło 17 stopni. Zdecydowanie mhm. za mała jak na wiosnę już. Powinno być dużo cieplej, natomiast e, my to nazywamy, że się kurzy w lesie. Jak człowiek jedzie samochodem, czymkolwiek, to z tyłu widać takie tumany kurzu. Na wiosnę coś takiego nie powinno mieć miejsca. Powinno być dużo więcej deszczów. Kiedy więcej ostatnio śniegu. padał w sobotę i to tylko przez chwilę już. Kropiło. W, w niedzielę już nie było po nim śladu. Mówi Pan, że to ma ogromny wpływ na rośliny w lesie. Co się może zmienić, w związku z tym, że mamy coraz więcej suchych zim i suchych wiosen, lat? Nie chciałbym być wieszczym, ale wszystko wskazuje na to, że nachodzi zmiana klimatyczna. Mm -hmm. Są zlodowacenia i są okresy międzyglacjalne. I chyba w takim w tym momencie my jesteśmy i za chwilę przyjdzie nam się przyzwyczaić do tego, że jeśli na zimę nie schowamy palmy do garażu, to ona przyzimuje i będzie sobie rosła. I za kilkadziesiąt lat być może będziemy sadzić sobie takie rośliny, do których jesteśmy przyzwyczajeni jadąc na południe, na wakacje, że tam one rosną, a u nas dla nich było zawsze za zimno i będą u nas sobie świetnie radziły. Ale lasów palmowych chyba jeszcze nie będzie. Mam nadzieję, że nie, a przynajmniej nie za mojego życia. A las się zmieni w związku ze zmianami klimatu? Ech, niestety obserwujemy to w ciągu ostatnich kilku lat. Tutaj na Opolszczyźnie bardzo intensywnie wydziela się sosna. Ona była przyzwyczajona... Wydziela do... się, czyli Wydziela znika. się, przepraszam, używam takiego naszego zawodowego zwrotu. Umiera, po prostu umiera, wysycha, brakuje jej wody. Sosna, mimo że ma dużą tolerancję dla różnych poziomów wody, ona musi żyć w miarę w stabilnych warunkach. Tutaj na Opolszczyźnie ona nigdy na brak wody nie narzekała. Ostatnie suche lata i i bezśnieżne zimy spowodowały, że poziom wód gruntowych spadł poniżej jej zasięgu korzeni, i mnóstwo hektarów tej sosny umiera. W tej chwili to widać. Ktokolwiek jeździ po terenie nadleśnictwa Opole, Pruszków, nawet już do mnie do Prudnika, tam gdzie jest bliżej góry, tej wilgoci jest trochę więcej, to dochodzi i też moje drzewostany sosnowe, rosnące na terenie nadleśnictwa Prudnik, cierpią z powodu braku wody i umierają. Po prostu umierają. Jest to smutne, bo umierają stojąc. Ale przecież sosna potrafi się dostosować yy, swój system korzeniowy do tej wody, która jest głębiej. Generalnie tak, ale w młodym wieku mm -hmm. te młodsze drzewostany, które rosną już w takich skrajnych warunkach, potrafią rosnąć nawet na wydmach. Bo one od samego początku bardzo intensywnie penetrują tą glebę w poszukiwaniu wody. Jeśli one do 40-60 roku życia mają tej wody wystarczającą ilość, no to ten korzeń już się stabilizuje i potem nawet jeśli następuje gwałtowny odpływ wody, to ona już nie ma tej dynamiki wzrostu korzenia i nie nadąży za tym lustrem wody, niestety. A te wody gruntowe teraz znacznie się obniżyły? Ech, hydrolodzy twierdzą, że takiego poziomu wód gruntowych nie notowano jeszcze na polszczyźnie Tak niskiego? Tak niskiego. W takim razie nie będzie lasów sosnowych w Polsce na przestrzeni najbliższych kilkudziesięciu lat. Generalnie lasy państwowe robią wszystko, co w ich mocy od dobrych 20-30 lat, żeby tych lasów sosnowych było mniej, bo my wprowadzamy zmienność gatunkową. Kiedyś tuż po wojnie chodziło o to, żeby produkować drewno w dużej ilości. I powstawały lasy monokulturowe. Sosna świetnie się produkowała, były super surowcem. Natomiast od kilkudziesięciu lat lasy państwowe stawiają na bioróżnorodność i tam, gdzie tylko warunki siedliskowe, czyli odpowiednio żyzna gleba pozwala na to, sadzimy inne gatunki. Gatunki liściaste, które są zdecydowanie bardziej odporne, bo mają system ratunkowy. W momencie, kiedy brakuje wody, one go po prostu wcześniej gubią liście, tak, żeby tej wody nie tracić. Mają mniejsze przyrosty, ale sobie lepiej radzą z Wody. A co z jemiołą? Oj, jemioła. Pod jemiołą się całujemy i to jest <laughs> fajne, ale to jest jedyna fajna rzecz, jeśli chodzi o jemiołę. Podobno też jemioły z dębów mają właściwości lecznicze, ale na dębach one na szczęście rzadko występują. Natomiast jemioła jest półpasożytem, który rozwija się na konarach drzew. I czerpie właśnie wodę wilgoć z komórek roślinnych, mhm. rośliny żywiciela. Na sosnach występuje. Na sosnach też występuje jemio. masowo. Przez wiele lat myśmy tego problemu nie, nie diagnozowali, bo kiedy była wystarczająca ilość wody, to te drzewa mhm. żywiciele sobie doskonały z tym radziły. Natomiast w momencie kiedy nastąpił deficyt, to sosna, mając na sobie kilka, kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt je miał. E, nie kontroluje odpływu wody. Jemiała nie ma systemu obronnego. Ona łatwo bierze i bez ograniczenia transpiruje, czyli paruje z niej e, ta woda, i w ten sposób z, wys, wysusza swojego żywiciela. Na samym końcu sama ginie. I tutaj wracamy do tej sosny, która po prostu znika z naszych lasów. Eliminuje się. Na pewno będą takie miejsca, gdzie tej wilgoci dla sosny wystarczy, będą takie miejsca, gdzie jak posadzimy ją ponownie, to ona już te korzenie dosyć. zapuści nas wystarczająco głęboko, więc ona będzie. Sosna jest bardzo plastycznym gatunkiem, i w różnych środowiskach sobie daje radę, no, ale na pewno będzie jej mniej. Odbyły, odbyła czy trwa nawet akcja nasadzeń w nadleśnictwie prudnik? Jakie drzewa nasadzacie? Akcja nasadzeń t, funkcjonuje w całych lasach państwowych. Mm. Wiosna jest takim o, okresem, gdzie leśnicy w miejscu, w którym zgodnie z planem urządzenia lasu dokonali wycinki, bo my o, wycinamy tylko te drzewa, które wcześniej zostały zgodnie z pracami Biura Urządzenia Lasu wyznaczone do wymiany pokoleniowej. Po mm. prostu doszły do swojego wieku. E, bo las spełnia rolę wielofunkcyjną, w tym gospodarczą. Pozyskujemy drewno, z którego różne rzeczy się dzieją, w tym te krzesła, na których w tym momencie siedzimy. Mhm. To potem taką powierzchnię nasza ustawa o lasach zobligowuje leśników do tego, żeby ją odnowić i ponosadzić las ponownie nie później, nie w ciągu pięciu lat. Y w Nadleśnictwie Prudnik w tym roku przypada nam posadzić 100 hektarów lasu. Generalnie sadzimy gatunki liściaste, dużo buka, bardzo dużo dębu, bo to są żyzne siedliska. Nadleśnictwo Prudnik jest bardzo żyznym siedliskiem to jest płaskowyż głupczycki, fantastyczne gleby rolne. I las występuje tylko tam, gdzie rolnicy już nie byli w stanie dojechać. Gdzie są jakieś doliny, jakieś górki i tam, gdzie się rolniczo nie opłaca tego uprawiać, to jest las. Więc jest to żyzny las i jest zdecydowanie najbardziej li... liściasty chyba z lasów naszej Regionalnej Dyrekcji Katowickiej. Bo u mnie w Nadleśnictwie prudnik tylko 20% drzewostanów to są drzewostany iglaste. Natomiast sedzimy również i sosnę i świerka. E, takim dużym wyzwaniem na, dla Nadleśnictwa Prudnik to jest odnowienie Kopy po tym, co się tam stało mhm. przez e, tych kilka lat temu, czyli też proces zamierania Świerka, który w tym momencie obejmuje tak naprawdę całą środkową Europę, bo Czechy, Słowacja, Austria mają ten sam problem. Tam Świerczyny zamierają w olbrzymich ilościach. Dolny Śląsk, jeśli chodzi o Polskę, no to my mamy jakby ten etap zamierania już za sobą w tej chwili odnawiamy i ze względu na wysokość nad poziom morza tam też ten świerk ponownie będzie wprowadzany ale będziemy wykorzystywać też odnowienia naturalne które już tam istnieją brzoza, jarzębina, wprowadzamy buka, wprowadzamy jawora, e, lipę, wszystkie te gatunki, które na tych wysokościach jeszcze sobie dają radę, tak żeby jak najbardziej urozmaicić ten ekotop. A te nasadzenia przyjmą się w związku z suszą? Ech. Pewnie w, Bo nie trudno wszystkie. podlać las, prawda? Pewnie nie tak jak ogródek. Oczywiście. Młode rośliny mają e, dużą tolerancję i, i chęć przeżycia. Jeśli tylko korzeń zostanie we właściwy sposób posadzony, czy to, to drzewko zostanie we właściwy sposób posadzone, to jeśli od czasu do czasu chociaż popada trochę deszczu, to wiele tych młodych drzewek się przyjmie. Na pewno nie wszystkie i tu znowu leśnicy. Raz sadząc las nie uznają, że już jest to robota dobrze zrobiona i nikt nad tym nie panuje. Dokonuje się cyklicznych kontroli z jakości upraw. Jeśli jest taka potrzeba, bo za dużo tych młodych drzewek niestety nie wytrzymało i umarło, to wprowadza się ponowne, tak zwane poprawki. Tak to funkcjonuje w naszej nomenklaturze, czyli ponownie mhm. sadzi się kolejne drzewa, kolejne, kolejne. W międzyczasie przyroda robi również swoje naturalne procesy, się odbywają. Gdzieś tam ptaki przyniosą jakiegoś żołędzia, trochę wiatr przyniesie innych nasion. Przyroda nie znosi pustki. Ostatnio odbyły się ćwiczenia Straży Pożarnej w Nadleśnictwie Prudnik. Jakie efekty tych ćwiczeń? Bardzo ważne są jakiekolwiek ćwiczenia, szczególnie strażaków, żebyśmy byli przygotowani na sytuację awaryjną, sytuację, której nikt sobie nie życzy, a która może być bardzo straszna i drastyczna. Jakie efekty? Okazało się, że na ćwiczenia, które byłyby bardzo tajne pod kryptonimem las 2019, Komenda Wojewódzka na terenie Nadleśnictwa Prudnik zaordynowała jednostki Straży Pożarnej aż z trzech powiatów, powiatu brzeskiego, nyskiego i prudnickiego, w tym bardzo wiele jednostek ochotniczych Straży Pożarnych, gdzie wiadomo, strażakami są ludzie, którzy normalnie prowadzą życie zawodowe. Ćwiczenia odbywały się od godziny 8 rano, i e, przedstawiciel <coughs> Wojewódzkiej Straży Pożarnej powiedział, że jest bardzo zaskoczony dyspozycyjnością naszych lokalnych ochotników, co dla mnie jako dla gospodarza tego terenu, jeśli chodzi o las, jest bardzo ważne, bo to są ci strażacy, którzy mieszkają najbliżej. Którzy... łacie leśnych i którzy tak naprawdę w pierwszej, w pierwszym tej Pierwsi reakcji zareagują, zareagują i, i są w stanie uratować. I my to mamy przećwiczone z naszymi strażakami, ochotnikami, bo niestety takie pożary się zdarzają. Najczęściej jest to niestety działanie człowieka, zamierzone czy niezamierzone, ale gdzieś tam człowiek jest głównym sprawcą tego, że gdzieś pożar do lasu dochodzi i szybka reakcja strażaków a tylko tacy którzy na bieżąco ćwiczą mogą szybko reagować powoduje że do tej pory jeszcze te straty w nadleśnictwie Prudnik z powodu pożarów nie były duże. Naszym gościem jest dzisiaj Marek Holewa, nadleśniczy nadleśnictwa Prudnik. Na drugą część rozmowy zapraszam państwa na naszą stronę internetową. Tam nas można i zobaczyć i posłuchać www.radiopole.pl. Powiedział Pan, że głównym sprawcą pożaru lasów jest człowiek. Jaka jest świadomość ludzi, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo przeciwpożarowe w lesie? Dodajmy jeszcze do tego to, że od kilku lat, tak jak Pan wspomniał, mamy suszę. Chciałbym, żeby była taka świadomość jak wielu innych czynników. Natomiast mamy wrażenie, że mimo iż, przepraszam, tych, których urażę, Wszyscy są fachowcami w tej chwili od tego, jak prowadzić gospodarkę leśną. To niestety z obserwacji tego, co zostawiają po sobie w lesie, jak się zachowują, mam poważną wątpliwość, czy jednak wszyscy traktują ten las na tyle poważnie w momencie, kiedy z nim obcują, czy poważniej traktują go w, na przykład w mediach społecznościowych. Leśnicy wydają corocznie miliony złotych na sprzątanie śmieci pozostawionych przez ludzi w lesie i Drugie tyle na profilaktykę właśnie przeciwpożarową. Eee, na szczęście odpowiednio przygotowane służby są w stanie odpowiednio zareagować. Natomiast, jeśli ludzie nie zdadzą sobie sprawy z tego, że to oni w choćby w sposób niezamierzony są sprawcami, to będziemy mieli mnóstwo pracy i czasami możemy nie podołać. Poważnemu pożarowi, bo wyobraźmy sobie sytuację, że jest bardzo sucho, jest silny wiatr i nie daj Bóg, w dwóch miejscach gdzieś będzie zarzewie ognia. Ktoś wyrzuci niedopałek, ktoś zrobi sobie ognisko albo grilla, wiatr przerzuci ten ogień do lasu. I będziemy mieli powtórkę na przykład z rudraci raciborskich z 1993 no roku, gdzie spali się tysiące hektarów, zginie mnóstwo zwierząt, e, ptaków, owadów, mhm. i to będzie niepowetowana strata dla ekosystemu. Czy będzie może jakaś specjalna kampania informacyjna przed tym sezonem letnim, e, kiedy jest jeszcze cieplej, jeszcze bardziej sucho, żeby ludzie potrafili odpowiednio się w lesie zachować? Lasy Państwowe od lat prowadzą edukację społeczną szeroko zakrojoną od najmłodszych dzieci, bo ludzi dorosłych i na pewno e, wykorzystując nasze kanały medialne, profile społecznościowe e, i media zaprzyjaźnione będziemy apelować do ludzi, bo my jedynie możemy apelować o zdrowy rozsądek i odpowiednie zachowanie. Dziękuję bardzo za rozmowę Państwa i moim gościem był nadleśniczy Marek Holewa z Nadleśnictwa Prudnik. Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego. Poglądy i osądy.